Witamy serdecznie w nowym roku. Zgodnie z naszą świąteczną obietnicą, rok 2020 rozpoczynamy od nowego materiału filmowego. Jak mieliście już okazję dowiedzieć się w podsumowaniu zeszłego roku, ostatnie miesiące były dla nas niezwykle intensywne, ale nie zamierzamy ani trochę zwalniać. Na ten rok przygotowaliśmy jeszcze więcej i z chęcią opowiemy Wam dzisiaj o naszych planach na najbliższe miesiące. Pierwszy kwartał. Na pierwszy kwartał wyznaczyliśmy sobie trzy duże zadania. Po pierwsze, jest to ostatni okres, w którym scenarzyści będą pracować nad nowymi zadaniami pobocznymi. Tak jak podaliśmy w zeszłym tygodniu, naszym celem jest przekroczenie liczby questów zawartych w oryginalnym Gothic 2 Noc Kruka. Oznacza to, że przyjdzie Wam ograć ponad 200 nowych zadań z zupełnie nowymi mechanikami i mnogością wyborów. Niedawno opowiadaliśmy Wam o zakończeniu nagrań ścieżki dźwiękowej. W tej kwestii także mamy wyznaczone już dalsze cele. Do końca pierwszego kwartału zostanie ukończony etap edycji i miksu wszystkich gotowych, wchodzących w skład soundtracku utworów. Gdy tylko finalne pliki będą dostępne, od razu zaczniemy ich implementację. Wielu z Was pytało o możliwość wysłuchania przynajmniej części utworów jeszcze przed premierą modyfikacji. Zapewniamy więc, że przygotujemy dla Was coś specjalnego, by umilić ten okres oczekiwania. Trzecim i ostatnim zadaniem w pierwszym kwartale roku jest skompletowanie obsady aktorskiej. Już teraz przeprowadzane są rozmowy z wieloma profesjonalnymi aktorami oraz innymi osobami gotowymi do pomocy. Zespół dźwiękowy z kolei w przerwach od pracy nad soundtrackiem przesłuchuje wraz z ekipą filmową i scenarzystami kolejne przesłane próbki. Przedsięwzięcie to jest o tyle wymagające, że do nagrania mamy nie tylko kwestie bohaterów wypowiadane podczas questów. Wszystkie postaci niezależne pojawiające się w grze otrzymają pełny pakiet SVM. Mówiąc w skrócie, SVM to wszystkie krótkie dialogi wypowiadane przez NPC poza bezpośrednią rozmową z bohaterem. Z pewnością kojarzycie kultowe "Znowu jedna z tych cholernych bestii" albo "O bogowie, walka!". W kronikach usłyszycie zarówno te nostalgiczne klasyki nagrane na nowo, jak i garść autorskich kwestii, wszystkie wypowiadane przez tych samych aktorów podkładających głos pod daną postać. Drugi kwartał. Wraz z początkiem drugiego kwartału wprowadzamy tzw. content log. Oznacza to koniec prac nad dialogami i ostateczne zamknięcie puli wprowadzonych do gry zadań. Wszystko, co dodamy do tego momentu, przejdzie gruntowną korektę. Najpierw zostanie zweryfikowane, sprawdzone wspomnianym w ostatnim filmie walidatorem zawartości. Następnie każdy napotkany błąd przeanalizują i poprawią scenarzyści. Aby jeszcze bardziej usprawnić ten proces, przygotowaliśmy narzędzie, które ułatwi korektę drobnych błędów dialogowych wewnątrz skryptów bezpośrednio z poziomu Wikipedii scenarzystów. Mając zamknięte kwestie zadań i dialogów, będziemy mogli przejść do dwóch kluczowych aspektów produkcji, do tej pory blokowanych przez aktualny stan scenariusza. Pierwszym z nich są sesje nagraniowe z aktorami głosowymi. To zdecydowanie najtrudniejsza do zaplanowania część produkcji, gdyż podczas jej realizacji polegamy na dobrej woli oraz dostępności ogromnej liczby osób. Bardzo długo myśleliśmy nad samą logistyką tego przedsięwzięcia, ale ostatecznie udało nam się zaplanować kilka zadowalających rozwiązań. Kroniki Myrtany ukażą się na premierę z pełnym, profesjonalnym, aktorskim dubbingiem w języku polskim. Ale to nie wszystko. Chcąc podziękować za wsparcie wszystkich fanów z zagranicy, postanowiliśmy, że modyfikacja zostanie wydana również z wygenerowanym za pomocą przedstawionego przez nas ostatnio narzędzia dubbingiem w każdym języku, na który zostanie przetłumaczona. Obecnie najistotniejsza jest wersja angielska, przygotowywana przez nasz zespół tłumaczy. Jej opublikowanie umożliwi ewentualne dalsze tłumaczenia. W tym samym czasie poświęcimy też sporo uwagi obiecywanym wcześniej mechanikom. Szczególnie zależy nam na rozbudowie craftingu i poprawie systemu nauki. Co więcej, będziemy intensywnie pracować nad balansem gry pod kątem jej trudności oraz ekonomii. W tych delikatnych kwestiach będziemy z pewnością często pytać o Waszą opinię. Nie zapomnijcie więc odwiedzić naszej grupy na Facebooku, gdzie od czasu do czasu publikujemy różne ankiety. Trzeci kwartał. Głównym i największym wyzwaniem trzeciego kwartału będzie zakończenie nagrań dubbingu oraz sfinalizowanie procesu obróbki i edycji wszystkich powstałych na potrzeby modyfikacji plików dźwiękowych. Będzie to zadanie niezwykle żmudne, ale dzięki specjalnemu narzędziu integrującemu pracę realizatorów dźwięku ze skryptami gry, ich praca zostanie ograniczona wyłącznie do obróbki samych nagrań. Finalnym zadaniem będą ostateczne, intensywne testy gry i przygotowanie modyfikacji do wydania. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by niezależnie od akcji gracza, grę dało się ukończyć od początku aż do samego końca, a jedynym Marvinem będzie ten oglądany na ekranie, a nie ten wpisywany na klawiaturze. Kiedy więc zagracie? Premierę Kronik Myrtany planujemy na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. To najdokładniejszy termin, który na ten moment jesteśmy w stanie Wam podać. Ogromny wpływ na datę premiery będzie miało wiele czynników, takich jak dostępność czasowa członków zespołu, pomieszczeń zaadaptowanych akustycznie do nagrań oraz samych aktorów. To już wszystko, co chcieliśmy Wam dzisiaj przekazać. Wypatrujcie kolejnych newsów i do zobaczenia na Archolos już tej jesieni. Czytał Krzysztof Skrzypek, lektornia.com.